Amerale, a czego ty tutaj pilnujesz? Czy to są nowe bransoletki na rękę Abratim? Ej, ja doskonale wiem, że zazdrocisz mi tej czapki, więc mogę ci ją tutaj dać. Oj. Wejdź teraz na www.abra.et i zamów własną opaskę na rękę. Te przekozackie bransoletki są na sklepie w kolorze błękitnym i właśnie pomarańczowym. Pierwszy link w opisie. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z Brawl Stars, to bardzo często zastanawiałem się, czy można Stardropy kupować za pieniądze. Bo doskonale wiemy, że ze Stardropami jest tak, że po prostu dostaje się je za darmo albo poprzez jakieś oferty. Więc właśnie byłem ciekaw, czy mogę na przykład za 10 klejnotów kupić jednego Stardropa, a na przykład za 100 klejnotów kupić 10 Stardropów. Na pewno powiecie, że to niewykonalne. Ale co jeśli jest to nieprawda? Punkty mocy, monety czy nawet kredyty można kupować w sklepie, więc Stardropów się niby nie da? Popatrzcie tylko na tą ofertę. Mamy ofertę specjalną Bajtowa B, gdzie dostajemy skina Dobby, dostajemy różne poszczególne oferty i tutaj Stardropy niby są za darmo, a z drugiej strony musimy ofertę kupić i nie mówimy o jednym Stardropie, czy nawet trzech Stardropach, a popatrzcie, jest ich 5, kolejne 5, czy nawet 10 i w tym legendarny. Czyli realnie za 120 zł, bo mniej więcej tyle to wszystko kosztuje, możesz mieć jeden Stardrop, już 4 Stardropy, 9, łącznie 25 Stardropów, z czego minimum jedna to legenda. Więc nazywając rzeczy po imieniu, można powiedzieć, że jest to sposób na kupowanie Stardropów normalnie za prawdziwe pieniądze. Niesamowicie, słuchajcie, jest to porąbane, ale tak to wygląda w praktyce. Dobra, słuchajcie, spróbujmy rozwalić tutaj tą lolę. Skaczę na nią i po! Zostawiam ci kciuka. Właśnie, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, ale odblokowujemy jako społeczność kolejne Stardropiki. Legendarne. Zaraz spróbuję wam to pokazać, bo to wygląda, słuchajcie, naprawdę już coraz bardziej obiecująco. Zostawiam kolejnego lajka i wy pamiętajcie, żeby też dawać lajki, żeby mieć jak najwięcej legend właśnie w Brawl Stars. Let's go. Uwaga, uwaga i kolejny lajk wjeżdża. I czy rozjeżdża, to dobre pytanie. Natomiast tutaj są chłopaki, słuchajcie, którzy się naprawdę dość mocno klepią. Dobra, tego, słuchajcie, tutaj mam. Teraz sobie robię gadżecik, robię gadżet, bo bym tutaj, słuchajcie, chyba padł, a bardzo bym nie chciał, słuchajcie, paść. Serio, bardzo bym tego nie chciał. Nie potrzebuję tego, słuchajcie, wcale. Okej, chłop się tutaj będzie, słuchajcie, klepał jeden z drugim i ja bym podjechał, słuchajcie, bo on jest dość mocno bity. Dobra, dawaj go, dobra, mamy. To już jest, słuchajcie, wielkie starcie i gość, no właśnie, on będzie się bał, słuchajcie, żebym ja tutaj do niego nie podchodził, co nie? Wiadomo, ale ja skaczę i pał! Masz lajkacza, wariacie! I w konsekwencji mamy 2 Stardropy za darmo, ale no właśnie, ich nie kupujemy. Zobaczmy, co nam tutaj wyleci, bo ja zaraz będę kupował Stardropy już za pieniądze, widzowie, dokładnie tak, za normalnie cash. Let's go! Póki ten sposób działa, to mogę mieć serio 25 Stardropów, z czego jeden kosztuje jakieś 5 zł. No to 5 zł za Stardropa to naprawdę nie jest mało. Ja nie mówię, że to jest mało. Ale póki ta opcja jest, to ja bym naprawdę z niej dobrze skorzystał. Odbierzmy sobie jeszcze błyskotki i w tym momencie, jako że gierka została wygrana, to popatrzcie, kupuję tą ofertę specjalną do B. Daję 79 klejnotów i powiecie, nie no, ale przecież ty nie wydajesz na to prawdziwych pieniędzy w tym momencie, tak? Klikam sobie wyposaż teraz i wszystko gra. No tak, tylko że żeby odblokować to wszystko, będę musiał wydawać te klejnoty, dlatego teraz będę musiał to wszystko doładować. No i dobra, popatrzcie, 360 klejnotów właśnie wleciało. I teraz tak, żeby odblokowywać każdą kolejną ofertę, umawiamy się, że musimy najpierw wygrać giereczkę. W takim razie weźmy sobie tą bajtową B i od razu ulepszę sobie ją tak chociaż, no nie wiem, no ze 3 razy myślę, że to tak wypadałoby, prawda? A wy obejrzyjcie to do końca, żeby zobaczyć, ile legend i ile mityków dostaniemy z tych Stardropów za pieniądze. No dobra, stwierdziłem, że za dymka to może być nawet fajny pomysł. Ja oczywiście tej B nie mam jakoś bardzo ulepszonej, wręcz powiedziałbym, że ona ma mało życia, co może być problematyczne, ale spokojnie. O, rozwaliliśmy już tutaj dziada. Dobra, zostawiam tutaj aż smutną buźkę. Normalnie dałbym lajka, ale to było giga smutne. Więc lećmy, słuchajcie, lećmy. Dawaj tą piłę, wbijaj pięknie. Słuchajcie, pierwszy gol już tutaj jest. No nic dziwnego, słuchajcie, nic dziwnego. Teraz walniemy, słuchajcie, tym rojem pszczół. O kurde, on wszystkich spowalnia. To też było dobre, bo tego Asha, słuchajcie, rozwaliliśmy. I znowu tym rojem pszczół atakujemy. I kolejnego dziada rozwaliliśmy. Dawaj, atakuj, atakuj, atakuj. Bo ja chcę być tutaj gwiazdą. Ja chcę być gwiazdą gry. No i wiadomo.
wiadomo, że jestem. Dobra, ulepszyłbym ją jeszcze raz, więc czemu w sumie nie? No i mamy solóweczkę. Jedyne co, to chciałbym, słuchajcie, dowiedzieć się, czy najlepiej jest, słuchajcie, tą bi atakować na dużą odległość, czy właśnie, słuchajcie, troszeczkę chociaż podchodzić. To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, przeatakujemy sobie tutaj tego broka. Dobra, okej, został rozklepany. Uniknąłem jego strzału, więc całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, atakujemy sobie tego tika i zostawiamy mu lajkacza, więc pozdrawiam serdecznie. Dobra, popatrzcie. Teraz na najdalszy zasięg, jak tylko się da, atakuje i 1300. Jak podejdę sobie bardzo blisko, no to uwaga, 1300. No właśnie, no właśnie. Trzeba, słuchajcie, to przekminić, czy to w ogóle ma sens, aby stać bardzo daleko, bo jeżeli nie, to ja bardzo chętnie będę właśnie podchodził na blisko. Serio, myślę, że to będzie dużo lepsza opcja dla mnie, bo ja lubię właśnie sobie tak na blisko poatakować. Podajecie smutną buźkę, już nawet nie lajka, bo to było giga smutne. Dobra, okej, naprawdę to przeładowanie jest bardzo szybkie i to mi się podoba. Akurat to robi dobrą robotę, bo na przykład tego mi brakowało w Angelo, czyli oczywiście postaci na daleko, co nie? Że grasz sobie takim Angelo i niby wszystko wygląda jak powinno, no nie? Ale no właśnie, no właśnie. Przez to bardzo dużo siły się traci, że atakujesz kogoś z nienaładowanym atakiem, co nie? Dobra, tu jest ta tarka, więc ja bym tą tarę sobie tutaj właśnie dojechał. Okej, to było piękne, naprawdę. Tutaj to tyle dostała HP, że aż zostawiam ci znowu lajka. Let's go! Dobra, atakujemy sobie tutaj. Pał, 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 pał. No i pięknie, słuchajcie. 8 kubików, więc to robi robotę. No i mamy wineczka. A dzięki temu star dropy za darmo. Te nie są kupione, natomiast zaraz będzie jeszcze kupiony star dropik i zobaczymy, co z niego wyleci. Bardzo rzadki, to jest akurat całkiem spoko nagroda, o tyle, że mi się monety przydadzą na przykład do Serge'a. W dzisiejszym odcinku zaraz kupimy monety i zaraz sobie tam Serge'a potestujemy, jak będzie ulepszony. No bo wiadomo, że Serge jest gigantycznie dobry. Ja na nim mam prawie 400 puch, a mam tylko 9 mod, więc fajnie by było w końcu w niego zainwestować już, wiecie, full kasy, full monet, full wszystkiego. Dlatego wejdźmy sobie właśnie w tą ofertę i teraz w tym momencie, uwaga, 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 pierwszy star drop z tej oferty za pieniądze. 5 zł kosztuje ten star drop i dostajemy rerkę. Za 5 zł, rozumiecie to? Rerka za 5 zł, no nie, no to jest... To jest trochę skam roku. Ale, ale, ale. Teraz sobie kupuję właśnie za 49 klejnocików 750 monet. I uwaga teraz. Jeszcze Serge'a za to ulepszyć nie ulepszymy, ale za moment się to stanie. No dobrze, no to pojedynki. Bo naprawdę jestem ciekaw, słuchajcie, jak ta bi odda. Ona może oddać, a może wcale nie oddać. Serio. To jest bardzo ciężkie pytanie, czy to naprawdę zrobi robot... Okej, no to sami macie odpowiedź. Jakby, no nie no, ja wiem, że Amber akurat jest mega dobra, ale to, słuchajcie, jest giga przesada. Popatrzcie, jak ja mam już mało życia, co nie? Ja jedyne, co mogę robić, to się naprawdę tutaj, słuchajcie, jakby tak uciekać. O kurde, ej, o kurde, naprawdę, słuchajcie, to nie wydaje się być łatwe. To wręcz powiedziałbym, że, słuchajcie, robi nam się problem. Robi nam się spory problem, co nie? Dobra, bo tutaj jest ta... No nie no, ona musi mnie rozwalić. Musi, Amber versus Bee po prostu musi mnie zezłomować. Niestety, słuchajcie, tak to wygląda. Nie wiemy też, na ile ta Amber była, słuchajcie, ulepszona. Być może była mega dobra, a być może wcale nie. No ale wydaje się, że raczej ma dużo życia, więc chyba miałoby to sens, co nie? Dobra, słuchajcie, atakujemy ją sobie tutaj ładnie, pięknie. Okej, ona sobie tutaj wybucha. Dobra, 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 dobra. Okej, mam mało życia, ale spokojnie, jeszcze żyję. Na 24 HP sobie żyję, więc no jest grubo, słuchajcie, jest naprawdę tutaj dość grubo. I podchodzimy naszym squeakiem jeszcze raz. Dobra, 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 rzucam, 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 wybuchnie. Nice, nice. Squeak akurat ugrał. Natomiast squeak, słuchajcie, jest u mnie bardziej wymaksowany. I o tym jakby pamiętajmy, tego nie można, słuchajcie, olać. Dobra, ona musi tutaj paść, słuchajcie, musi, musi, musi. Jeszcze raz sobie wybucha. Dobra, okej, naprawdę, ona ma tak mało życia. Ona serio ma giga mało życia. Dobra, teraz już, słuchajcie, zginie. Nice. Squeak jest bardzo OP. Ja nim naprawdę rzadko gram, ale sami widzicie, że on dowozi dość grubo, co nie? No teraz, słuchajcie, jeżeli mają być problemy z jakimś zadymiarzem, to właśnie, słuchajcie, teraz. I teraz pał, 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 pał. Dobra, ona powinna wybuchnąć. No nie, no Squeak, kurde, co on porobi? A wiadomo, że to nie był bot, prawda? No i dobrze, dzięki temu, słuchajcie, możemy sobie właśnie wziąć 3 star dropiki w tym momencie. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, ile będziemy mieli legend i ile mityków. Mówimy o 24 star dropach, poza tym jednym legendarnym. No i wiadomo, wiadomo, to mogło być 24 legendy, a już nie było. Natomiast to mogło być 24 rzadkie. Dokładnie tak, słuchajcie, to jest totalna loteria. Właśnie z jednej strony loteria, a z drugiej strony być może twórcy gry zwiększają tutaj drop,
No właśnie po to, żebyś kupował, co nie? Serio, że będziesz po prostu miał wspomnienie: ej, kupiłem kiedyś tę ofertę na Bee i dostałem naprawdę grube stardropy. To kiedy będzie oferta na, nie wiem, Broka taka sama, to też to kupisz. Kumacie? Wydaje mi się, że to, co mówię, miałoby sens. Oczywiście to by było mega nieuczciwe, natomiast czy oni tak robią? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Na razie sami widzicie, że to są rzadkie, bardzo rzadkie. Okej, może jakiś epicki, słuchajcie, może właśnie jakiś mityk, sprawdźmy to. Uwaga, no niestety, tutaj, słuchajcie, to nie dowiozło. Natomiast monety, monety, jeszcze raz monety i to mnie nawet cieszy, bo zaraz ulepszymy sobie Serge'a. Tylko najpierw solóweczkę trzeba wygrać. No więc zaczynajmy, słuchajcie, zaczynajmy. Dobra, atakujemy sobie tutaj, dawaj, jeszcze raz pał, jeszcze raz tutaj pał. Okej, ona nie ma jakoś dużo bardzo siły, natomiast słuchajcie, i tak mi się ta postać podoba. Okej, tutaj już akurat autoklicker zadziałał w taki sposób, że zaczęliśmy atakować przeciwnika. Dobra, dobra, dostał. Ja się tutaj troszeczkę chociaż cofnę, bo gość, wiadomo, że on mnie ma na dosłownie 2 ciosy. W sumie ja też go trochę mam na 2 ciosy, ale wiadomo, o co chodzi, co nie? Dobra, tutaj go, słuchajcie, tak walnę. Tutaj bym walnął też do góry. On gdzieś tam, słuchajcie, sobie krąży. No gdzieś tam, słuchajcie, był. Okej, tutaj, słuchajcie, jest też Tara. To niedobrze, słuchajcie, to niedobrze. Zostawię, słuchajcie, tutaj Lajka. Okej. Okej, ona gdzieś tu jeszcze. No nie, tutaj jest. Dobra, dawaj ją. Dawaj. Dobra, teraz tym rojem pszczół byśmy ją przeatakowali. Nice, zostawiam ci znowu lajkacza. Chwilę sobie tutaj pokampię w tych krzaczkach, co nie? Bo jednak regeneracja życia to jest dość ważna rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc dobra, dawaj, no ej, akurat to przeładowanie jest bardzo szybkie. Sami widzicie, że naprawdę to postępuje bardzo szybko. Mamy już wielkie starcie, ja się tutaj tylko jeszcze skupię. Patrzcie, pójdę sobie w ogóle na samiutki koniec, co nie? I teraz jak trafię, okej, tyle samo zabieram obrażeń, więc jakby, czy atakuję na blisko, czy na daleko, ja mogę sobie robić jak mi się podoba. A ja bardzo lubię oczywiście atakować na daleko. O, teraz na przykład mega dużo dostała, prawda, ta Roska. Dobra, walę tutaj rojem pszczół. Okej, ona se urosła, dobra, pół. Nie, uciekaj, atakuj ją. Jeszcze raz, nice. No właśnie, to jest bardzo ważne, że jak raz kogoś trafisz, to musisz trafić go drugi raz i wtedy jest po typie. To jest tutaj napisane, może ktoś nie wiedzieć, więc wolę to przeczytać. Wiadomo, są też nowi gracze, tacy jak ja, z tą postacią, że Bee wypuszcza daleki strzał, który po dotarciu do celu doładowuje kolejny strzał, nadając mu niewyobrażalną moc. No czyli tak jak mówiłem, że jak raz się kogoś trafi i potem drugi raz kogoś trafisz, no to jest grubo. Natomiast my wygraliśmy teraz giereczkę, więc ja za kolejne 49 klejnotów kupuję kolejny pakiet monet. I teraz te monety, no popatrzcie, sprawiają, że zaraz będzie 5 tłuściutkich stardropików. Ale w tym momencie schodzę sobie tutaj niżej, widzimy Serge'a i w tym momencie, uwaga, po! Ulepszamy go, a następne monety będziemy wydawać na wyposażenie. Ja w tym momencie mam obrażenia, natomiast regeneracja i tarcza to jest bardzo dobra rzecz. Pisaliście mi też o gwiezdnej mocy, że warto byłoby wziąć tą, natomiast ja szczerze mega tą lubię, naprawdę. Zobaczmy, czy te pieniądze coś zmienią w Serge'u, bo to niby tylko jedna moc w górę, ale dzięki temu na przykład mam już ponad 6000 życia, a do tej pory, no właśnie, nie miałem nawet 6000. Dobra, daję lajkacza. O, miałem wam pokazać, ile stardropików już jest, bo naprawdę się tego troszeczkę nam narobiło, więc całkiem fajnie, naprawdę całkiem fajnie. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie tutaj. Tu jest ta Bee totalnie do ciachnięcia. Dobra, rozwaliłem ją, pięknie. Aj, zasłaniam wam, no właśnie, to wy nawet nie wiecie, że ja ją akurat rozwaliłem. Natomiast spokojnie, na tej zadymce 5×5 to jeszcze zginę sobie 10 tysięcy razy, więc jakby nic nowego, nic nowego. Okej, jedźmy, słuchajcie, jedźmy. Musimy tutaj podejść troszeczkę bliżej. Wiadomo, jakbym sobie tutaj ulcika załadował, to już by było naprawdę fajnie, bo byłbym taki mega szybki. Dobra, lecimy z... Oj, on rzuca nieładnie, tutaj rzuca. Dobra, tutaj słuchajcie, jest Mortis. Dobra, okej, rozwaliłem go. Robię gadżet, żeby nie zginąć. Na 100 HP, słuchajcie, wziąłem ten gadżet, więc tak naprawdę idealny moment. I teraz możemy się trochę zregenerować i słuchajcie, podejść. Dobra, dawaj. Lecimy z nimi, lecimy. Tu słuchajcie, z Bee totalnie do rozklepania. Okej, dobra. Pou! Dobra, tu jest ten Mortis jeszcze, dawaj go. Dobra, dawaj ich, dobra. Okej, pół, dobra, nice, robię gadżet. A, i tak mnie rozwalili. No, niezła zadyma się zrobiła, słuchajcie, naprawdę. Niezła zadyma z tego, zostawiam lajka oczywiście, żeby było tego więcej, ale kurde, tu nie jest łatwo, słuchajcie, to naprawdę nie jest w ogóle łatwo. Natomiast mamy gola i to jest ważne, słuchajcie, teraz spróbujmy po prostu to utrzymać. Albo właśnie jeszcze zbustować, co nie? Dobra, rzucę, okej, mam typa. Zostawiam mu lajka, standardowo, co nie? Dobra, tutaj, słuchajcie, jest jeszcze Mortis. Okej, mam Mortisa, mam go. Nice, okej, dobrze. Tutaj, słuchajcie, jest jeszcze Bee, którą warto by było tutaj ciachnąć. Dobra, tu jest jeszcze Edgar, słuchajcie, jest tutaj Edgar. Dobra, skaczę na niego, pół. Okej, nice.
Aha, rozwaliliśmy się nawzajem. Okej, chyba coś takiego. No trudno, mamy i tak 1-0 i 40 sekund do końca, więc dla nas jest git. My mamy to tylko, słuchajcie, utrzymać i powinno być całkiem fajnie. Więc jedźmy, słuchajcie. Możecie mi podać w razie co piłkę, to ja trochę spróbuję chociaż to przetrzymać. Dobra. Widzicie, podbijamy tutaj do nich coraz bliżej. Dobra, skacz. Przecież skakałem. No naprawdę robi się trudno. Naprawdę robi się, słuchajcie, tutaj trudno. Mam jeszcze jedno użycie gadżetu. Mam jeszcze, słuchajcie, jedno użycie ulta. Więc oczywiście skaczemy sobie. Dobra, dawaj tego Mortisa. Robię gadżet, bo bym pewnie tutaj padł na 1000%. Okej. I dobra, i zabieram piłę, słuchajcie. I ja na te parę sekund, słuchajcie, po prostu idę sobie z piłą tutaj. I se krążę i siemano, pozdrawiam. I kolejne star dropiki, słuchajcie, za friko. Te akurat nie są płatne, żeby nie było. Nie. Te są, słuchajcie, darmowe i jest epicki. Dobra, pierwszy epicki star drop dzisiaj i zobaczmy, 200 monet. Okej, to mi się podoba. Natomiast pytanie, czy trafi nam się tutaj coś jeszcze fajniejszego. Bardzo bym chciał, słuchajcie, dostać serio mityka. Może jakąś legendę. Patrzcie, tych star dropów dzisiaj jest dużo. Oczywiście, przez 2 dni z rzędu mieliśmy, słuchajcie, legendę, więc też nie powinienem aż tak narzekać, słuchajcie. W sumie nie narzekam, ale troszeczkę liczę na to, że będzie legend. Bo w tym momencie, popatrzcie co się dzieje, mogę odblokować 5 star dropów za darmo. Więc tutaj może być ciekawie. To jest aż 5 szans. W sumie to 25 zł coś takiego kosztuje, czy mi się wydaje. Ej, to jest porąbane, słuchajcie. To jest naprawdę porąbane, że to kosztuje aż 25 zł. No dobra, jeden rzadki star drop z tych 5. Niedobrze, ale jeszcze 4 przed nami, więc uwaga, o! Już jest bardzo rzadki, prawda? Już jest bardzo rzadki. Mityczny! Okej! Na to liczyliśmy. Proszę legendę. Nie wierzę, że będzie legenda. Niestety nie, ale z mityka mogą pójść kredyty, może pójść dużo monet. I ja chyba najbardziej bym się cieszył z 1000 monet, powiem szczerze, naprawdę, bo ja tych monet nie mam praktycznie w ogóle. Dobra, lecimy z mitykiem. Co? To jest skin dobi! O wow. Ej, dobra, to jest porąbane. Kupiliśmy dzisiaj skin dobi, a dostajemy drugi za darmo. Dobra, z tego się cieszę, bo zaraz po prostu sobie go przetestujemy. Natomiast teraz mamy jeszcze 3 star dropy i zobaczmy, co tutaj wyleci, słuchajcie. Rzadki, bardzo rzadki. Okej, ten jeden mityk już nawet mnie cieszy. Naprawdę, nie jakoś mega, ale nawet jestem zadowolony. Natomiast czy będzie legenda? To jest grube pytanie. Naprawdę to jest bardzo grube pytanie. Okej, kolejny star drop. Czy to jest ostatni z tych 5, czy nie? Bo trochę się pogubiłem. Zobaczmy, słuchajcie. Rzadki. No niestety, słuchajcie. Chyba tak musi być. Chyba po prostu taki musiał być nasz los. Okej, to jest dopiero ostatni. Ale coś czuję, że tutaj też może się skończyć na rzadkim, a nie na jakimś lepszym. Kurczę, daj mi coś lepszego. No niestety, rerka. Natomiast i tak, chyba najlepsze star dropy to będą dopiero przed nami. No bo tu będzie jeszcze 5, 10 i jeszcze legenda. No dobra, no to bi. Być może zaprezentuje nam coś takiego, że teraz będzie mocniejsza dzięki temu skinowi. To by było porąbane, no ale może. Ej, oni się rozwalili obaj naraz. Słyszeliście te dźwięki? To było słychać. O mygy, ale lipę se odwalili chłopaki. Dobra, to ja wam zostawiam lajka i tyle w temacie, co nie? Dobra, słuchajcie, atakujemy sobie tutaj, wiadomo, ładnie, pięknie. Dawaj, dzięki, pozdrawiam serdecznie. O, tu jest gość. Dobra, okej, tu jest ich więcej w sumie. Dobra, ty no znowu, ja rozwalam jednego, a on zdążył rozwalić drugiego. Tylko wiecie, leciało to coś. XD. Dobra. Ta gierka, słuchajcie, jest więcej niż porąbana. Naprawdę, nie wiem, słuchajcie, co powiedzieć, ale ona jest totalnie porąbana. Dobra, idźmy, słuchajcie, znaleźć tego kolesia, bo to jest piękne, słuchajcie. To jest naprawdę piękne. Okej, słuchajcie, znalazłem tutaj na środku tą pam, więc podejdźmy do niej. Dobra. Aj. To może nie być, słuchajcie, aż takie S, ale ja ją tutaj trafiam i póki ją trafiam, słuchajcie, to ona ma, no właśnie, ona będzie miała dużo obrażeń. Dużo, bardzo dużo. Aj, nie zdążyłem już jej tutaj trafić. Dobra, zostawiam ci lajka. Okej, dobra, teraz pał, teraz... Dobra, ty no, ona ma 10 kubów, to słuchajcie, to jest porąbane. Nie, XD, chyba cię coś pogrzało. No i co, będziesz stać sobie tutaj w miejscu? No ja wiem, że mam 8 kubów, to też nie jest mało, ale... No patrzcie, co robi ten zadymiarz, No nie mogę, po prostu no nie mogę. Jeszcze nie odebrałem podwajaczy. To teraz zróbmy mały test. Mamy solóweczkę, ale gramy Sergito Los Papitos. Przeciwko Draco, Lili, Nicie. To może, słuchajcie, być grube. Jestem po prostu ciekaw, czy ten Serge będzie teraz dużo mocniejszy, czy może niekoniecznie. Tutaj, słuchajcie,
ojciec... Ej, on wiedział o mnie? Co ty dajesz? Okej, to mnie dość mocno zaskoczył, naprawdę. To mnie naprawdę dość mocno, słuchajcie, zaskoczył. Okej, myślałem, że on po prostu mnie nie widział wcześniej. Okej, teraz będzie orał przez całą grę. No nie, no dobra. To daj mi po prostu tutaj tego kubika chociaż. Okej, skaczę na niego. Dobra. Jeszcze jeden HP! No tak, bo on ma tą le... Okej, ale spoko, daję mu lajka. Zapomniałem o tym, że Draco przecież ma to coś. No nie, i tak się zdziwiłem, że XD jeden HP. Dobra, okej, tu jest Leoniarz. O kurde. Okej, dobra. Skaczę! No, jest ledwo! Ale w sumie to nie ledwo, tylko wiedziałem, co zrobić. No właśnie, bo się naoglądałem za dużo TikToków. Pięknie, słuchajcie, że się naoglądałem za dużo TikToków. Właśnie, ej, mówiłem to w którymś z poprzednich odcinków. Było na TikToku. Masz Sergem mało życia? Nie bój się podejść. I dokładnie to się sprawdza po raz kolejny. Nie wiem po raz który, ale po raz kolejny. Lily sobie ucieka i ona na pewno ucieka, słuchajcie, tutaj w krzaki. Musi być tutaj, słuchajcie, w tych krzakach. Po prostu musi. Aha, poszła se naprawdę gdzieś indziej, ale ja nie wiem kompletnie gdzie. Chyba, że na przykład tu se poszła. Nie, no nie wiem, słuchajcie, gdzie teraz jest. Zostawiam lajka, tyle mogę powiedzieć, no nie? Ale słuchajcie, no zostało 4 typa. Już 3. Dobrze by było. O, tu jest ta Lily, dobra. Okej, skaczę na nią. Pum! Nice. I zostawiam jej lajka. Tu, słuchajcie, jest Bazik i bardzo nie chcę, żeby on mnie tutaj, słuchajcie, dorwał. Dobra, bo on, słuchajcie, wiadomo, że on mnie tutaj może uśpić, prawda? Dobra, jest, dobra, naciskam.